od niektórych lekarzy słyszę, że przychodzą pacjenci i od razu mówią, słyszeliśmy o przymiarach, bo ktoś tam miał i było fajnie, poszło bez problemów. Też chcielibyśmy taką... No nasze zadanie to dzisiaj jest takie, metodę, żeby przymiary właśnie były czymś takim, co pacjenci będą wiedzieli, że to w ogóle już jakby robi się prawie na bieżąco. Cześć, witam cię bardzo serdecznie w 10. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Drwięga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie, miałeś kontuzję lub jesteś z drugiej strony barykady i uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Dzień dobry, dzień dobry. Nieukrywaną radością nagrywam dzisiejszy odcinek, bo mam bardzo dwa ważne powody, żeby być zadowolonym. Pierwszy jest taki, że właśnie słuchasz 10. jubileuszowego odcinka podcastu, co jest dla mnie osobiście mega sukcesem, no bo statystyki pokazują, że większość nowych podcastów umiera po 6, maksymalnie po 8 odcinkach, a tu proszę, a jest 10, a no mega. Drugi powód jest taki, że ten 10. odcinek to jednocześnie pierwszy wywiad, jaki przeprowadziłem i to na super temat. Zajawkę już usłyszałeś na początku, gdzie zapowiedzieliśmy w zasadzie przymiary z moim gościem. Moim gościem był Kuba Piękoś, inżynier, z którym od kilku lat współpracuję w dziedzinie wydruków 3D w ortopedii. Będziemy rozmawiać o naszym wspólnym początku tej innowacji. Do czego służą takie wydruki, co to są przymiary, jakie korzyści płyną z nich zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza. Po co wykorzystujemy tą super technologię? Zapraszam do słuchania, ale ostrzegam, że nie wyrobiliśmy się w 20 parę minut, będzie troszkę dłużej. To od razu zapytam, Kuba, od jak dawna ty się zajmujesz tymi ja wydrukami? Ja zajmuję się od 2014. I co spowodowało w ogóle, że 2014? 2014, jeszcze jako student jednego z wydziałów Politechniki Warszawskiej. No, trochę przypadkowo się jakby zbliżyłem do tej medycyny, bo jakby już jeżeli chodzi o druk 3D, to miałem jakieś tam doświadczenia. Natomiast na wydziale pojawił się lekarz, który poprosił o wydruk 3D modelu żuchwy. Więc no, z dzisiejszej perspektywy powiem, że no, prościzna, tak? Ale w tamtym czasie w zasadzie nikt nie wiedział za bardzo, jak to się robi. Nawet jakby kadra naukowa no, nie miała zupełnie z tym styczności, więc mówiąc wprost, tak trochę nikt nie chciał się tego podjąć. Więc to zrzucili na studenta, który może nieświadomy tego, że to nie jest takie łatwe, to faktycznie podjął się tego. No i potem wyszła z tego nawet praca dyplomowa, więc jakby już kontynuowałem troszeczkę naukowo ten temat, ale to zaczęło się od modelu żuchwy, więc po prostu wydruk, który lekarze wykorzystali do dogięcia płyty rekonstrukcyjnej. Bo to byli lekarze z chirurgii szczękowo-twarzowej, jak z takiej specjalności. Potem chyba też zacząłeś robić te jakby już modelowanie jakby gdzieś tam ubytków, prawda? Czyli jak gdyby, że gdzieś był ubytek w tej żuchwie. Bo ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie dawno temu, jeszcze zanim zaczęliśmy współpracę taką jakby na jakby w ortopedii, gdzie właśnie pokazywałeś nam te żuchwy i pokazywałeś, że tu wycinek, planowanie wycinka pobranego z talerza kości biodrowej, który będzie pasował tutaj już jako przeszczepy mikrochirurgiczne. Tak, bo jakby zaczęło się od drukowania modeli i początkowo one służyły do tego, żeby właśnie na tym fizycznym modelu sobie zaplanować operację. Właśnie, skąd cię był ortopedą? Bo zacząłeś od tej chirurgii szczękowej, tak? A teraz już mniej chyba w tym funkcjonujesz niż w ortopedii, nie? Dlaczego akurat ortopedia? Dlaczego większa akurat szansa ortopedia? Na rozwój, czy większe zapotrzebowanie? Ciekawsze rzeczy? Większe zapotrzebowanie, większa szansa na rozwój, jakby to się z tym wiąże. Fajniejsi ludzie?
Nie wiem. Ryzykuję. Ja też nie chciałbym ryzykować, bo nie wiem, kto będzie słuchał tego podcastu. Wszyscy będą słuchać, nie można. Ale jeżeli tak ocenimy różne jakby dziedziny medycyny, to wydaje się, że ta ortopedia jest najbliżej nauk technicznych. A dokładnie takiej bardzo sympatycznej dziedziny matematyki, jaką jest geometria. No bo w jakiej innej specjalizacji mamy tyle wyznaczania różnych linii, płaszczyzn, mierzenia kątów, przesunięć, więc to jest geometria. Czyli ortopedia tutaj królową nauk. Ortopedia królową nauk, a moja przygoda z ortopedią zaczęła się w 2016. No i przyczyniłeś się aktywnie do tego, więc mogę cię nazwać ojcem... sukcesu, zaryzykujmy. Wspomniana. Jeszcze wspomnę o jednym naszym pośredniku, tak? Bo poznał nas Krzysimir, który był wtedy moim jakby specjalizantem, tak? Czyli uczył się u mnie. Dzisiaj samodzielny, doświadczony doktor, na który... To ja jeszcze uzupełnię... Który też nie ciebie bezpośrednio znał, prawda? Tak, tylko on znał twoją mamę chyba, tak? Czy kogo? Nie, on znał lekarza, z którym ja współpracowałem. Czyli jeszcze dalej. On znał chirurga szczękowo-twarzowego Karola Dominiaka, z którego pozdrawiam z tego miejsca. I on jakby połączył te... Czyli jakby łańcuszek w zasadzie, jakby koligacji i znajomości niestety musiał się... Tak, ja pamiętam wtedy ja miałem bardzo taką, to był początek, czy pierwsza połowa 2016 roku, kiedy miałem bardzo pilną potrzebę skonstruowania w zasadzie z dnia na dzień wydruku mega połamanej łopatki. Powiem, bo ten zawodnik, że tak powiem, otwarty, o nim mówić, więc Konrad Niedźwiecki, pozdrawiam cię, Konrad, który był po bardzo poważnym wypadku na rowerze, a jest łyżwiarzem szybkim. Był łyżwiarzem szybkim, dzisiaj już nieaktywny, znaczy aktywny sportowo, ale już nie trenuje. I w zasadzie to miał być jego koniec kariery, tak? Czyli jakby połamana w drobnym miazgu łopatka. My wtedy drukowaliśmy drugą łopatkę jego, która była... Odbicie lustrzane z drugiej strony, dzięki czemu ja mogłem sobie zaplanować płyty. Czyli to było takie podstawowe modelowanie komputerowe w zasadzie na przymiarze, tak? Czyli my w komputerze nic nie robiliśmy, tylko tyle, że wydrukowaliśmy i zaplanowaliśmy sobie, jak możemy zespolić, czyli jak przyłożyć zespolenia, bo łopatka ma to do siebie, że niestety wcale nie jest łatwo ją uwidocznić. Struktur miękkich, mięśni, nerwów dookoła jest tak dużo, że żeby precyzyjnie to zespolić, to albo trzeba wypróć wszystko, albo nic nie widząc dociągać do modelowanej płytki poszczególne puzzle. No i właśnie tak ja zrobiłem. Dzięki Tomie, bo w zasadzie ten wytrych to chyba z dnia na dzień dostałem wtedy. Tak, ja... Jakoś w weekend jeszcze na dodatek. W niedzielę po zawodach triatlonowych dostałem telefon, że potrzebny jest wydruk. Na wtorek. Czy na poniedziałek. Na poniedziałek. Tak. Zabieg był w nocy w ogóle robiony tam wieczorem. Tak, i wydruk też był w nocy, bo ile przygotowanie takiego modelu trwało, nie wiem, godzinę czy dwie, no to drukowało to się chyba z 18 godzin albo 20, więc... Tak, no bo to cała łopatka, tak jest. No, takie miłe początki, ale jakby to właśnie zapoczątkowało dalszy ten rozwój naszych jakby współpracy, modelowania i przymiarów. Te wydruki są w pełni funkcjonalne, one tak zachowują się jak kość i możemy je ciąć, możemy je łączyć ze sobą przy wykorzystaniu jakby narzędzi, które normalnie są używane na bloku, ale taki sposób planowania jest trochę ograniczony, bo jednak trzeba mieć niesamowitą wyobraźnię, żeby w skomplikowanych przypadkach sobie to wszystko w głowie ułożyć, tu jeszcze przeciąć i złożymy i nagle wszystko będzie fajnie, tak? Takie planowanie na samym wydruku jest trudne, bo wiadomo, że przy każdym cięciu my tracimy pewną objętość. I oczywiście jak przy pierwszej próbie nam się nie uda tego ładnie złożyć, no to możemy skleić i spróbować ponownie. No, ale tracimy tą objętość, więc już to odwzorowanie kształtu będzie gorsze. A z drugiej strony, jeżeli do każdej próby musimy wydrukować model, no to w skomplikowanym przypadku, no to okaże się, że to są koszty niesamowite i potrzebujemy 10 modeli. No tak. I dalej to jest takie... Jak to czasochłonne, no bo wydruk nie powstaje w 5 minut, tak? To nie jest zadrukowanie kartki papieru.
Tak, i nagle okazuje się, że no, nawet jeżeli sobie wydrukujemy tych modeli kilkanaście, to dalej to nasze planowanie to jest trochę na zasadzie, a tak nam się tutaj przyjmie, tak nam się wytnie i może będzie dobrze. Natomiast no, widząc te ograniczenia, my jakby takim naturalnym krokiem było przejście do planowania wirtualnego. No tak, bo w komputerze możesz sobie przeciąć, nie pasuje, cofasz, przecinasz drugi raz tak, pod tak. innym kątem, patrzysz jak przechodzą wszystkie te siły, które gdzieś jakieś osie przechodzą i czy to pasuje, czy nie. Tak, i w krótkim czasie możemy wiele wariantów sprawdzić i możemy właśnie zwrócić uwagę na dużo więcej czynników, bo możemy właśnie sobie dorzucić tam jakieś dodatkowe struktury, jak na przykład naczynia krwionośne. Możemy opisać na przykład trajektorię narzędzia i wiemy, że w tym obszarze musimy się poruszać, no bo tak po prostu jesteśmy w stanie dojść narzędzia. Tak, bo łatwo jest sobie wziąć samą kość i z każdej strony ją pooglądać i gdzieś tam od tyłu nagle, tak. o tu sobie przetniemy, bo to nam pasuje, tak? Tylko, tak. że w rzeczywistości tutaj ograniczają nas tkanki miękkie, mamy jakiś tam ograniczony dostęp, mamy cięcie skóry, którym widzimy jakiś tam wycinek. Ja pamiętam też rozmowy przy jakimś tam planowaniu, gdzie no dobra, ale od której strony my to będziemy robić, gdzie my to przyłożymy, tak? Tak, gdzie będzie dojście. Od tego powinno się zacząć. I tutaj jest jakby gdzieś dochodzimy trochę do momentu, gdzie de facto ani sam lekarz, ani sam inżynier nie jest w stanie tego wymyślić. No nie, tutaj trzeba właśnie połączyć siły, bo nie można jakby wyjść z takiego założenia, że mamy wspaniały model, wspaniale sobie to wszystko ułożymy, to będzie jakiś rewelacyjny w ogóle wynik naszej symulacji i powiemy lekarzowi, no to zrób tak, tak? Tak, a to jest niewykonalne. A to jest tak? niewykonalne, bo trzeba przez mięsień na przykład przechodzić nogę dookoła, zdjąć tam wszystkie tkanki, uszkodzić wszystkie nerwy po kolei, żeby tam dojść, tak? Bo przymiar obejmuje, nie wiem, jakąś tam całą powierzchnię kostną prawie tam 3/4, tak? Tak. Coś, co jest niewykonalne. I na modelach to zawsze wygląda bardzo łatwo i czasami jak te moje modele oglądają ludzie jakby niezwiązani z tym, ale jakby z branży inżynierskiej, że tak powiem, to jest takie podejście no, bardzo łatwe, że to jest wszystko bardzo łatwe, bardzo proste, aż dziwne, że to w ogóle ktoś się tym zajmuje, jeszcze płaci za coś takiego, jak to tutaj przeciąć, tu przesunąć, no to no dlaczego tak. lekarz tego sam nie robi? Dokładnie. Tylko tutaj angażuje jakieś dodatkowe siły. No ale właśnie cała trudność tego wszystkiego to połączenie tych rozwiązań inżynierskich z medycyną, no bo bardzo często musimy trafić trochę przez taką dziurkę od klucza. No to w takim razie dostęp. Myślisz, że lekarz mógłby sobie to zrobić sam w takim razie? No bo lekarz wie, co by chciał zrobić, lekarz wie, jaką by korekcję chciał jaką uzyskać, wie, którędy tam dojdzie, tak? Czyli ma takie cięcie, wie, z której strony to ma planować. To czemu tego nie może sam zrobić? Może czy nie? Może. Może. Może, no myślę, że niczym się nie różnimy. No może ktoś ma jakieś większe predyspozycje w danej dziedzinie, ale to nie zmienia faktu, że no, jakby możemy tutaj zamienić się kompetencjami, że tak powiem. Pewnie mi byłoby trudniej stać się teraz lekarzem, bo no trochę... tak, ale no jakby... Czy inżynier to trochę z natury rzeczy ma różne zdolności manualne też, a ty zresztą robiąc te modele jakby niejednokrotnie dorabiasz tam jakieś truciki, tu coś sklejasz, tam coś przygwintujesz, tam jakieś inne tak. rzeczy, więc jakby to jest jakby taka zwykła ślusarka i tak naprawdę przeprowadzenie tak. takiego zabiegu na kości dla lekarza, dla mnie to jest zwykła ślusarka, tak? Ja mam piłkę, młotek, wiertarkę, jakby to już tam jakby bycie lekarzem, tak? Czyli nie wiem, zrozumienie tam podstaw fizjologii, wszystkich tych chorób i tak dalej, to tam nie jest potrzebna ta wiedza do niczego, tak? Tam jest potrzebna czysta anatomia, czyli budowa, co nie jest magią, tak? To wiele, wiele specjalizacji, nie tylko lekarskich, zna anatomię budowy człowieka. I czy można to zrobić, tak? Też tak. byś to zrobił. Moglibyśmy się zamienić. Ale to w takim razie do tego się trzeba przygotować, wymyślić, przetrenować ileś tam scenariuszy. I to jest długotrwały proces, czy to można zrobić w 5 minut?
No, w 5 minut tego nie można zrobić. Czy to jest długotrwały proces? No to zależy od naszego obycia w tym świecie wirtualnym. No, chcąc jakby zaczynać zabawę w to modelowanie struktur anatomicznych na podstawie badania obrazowego, no oczywiście musimy mieć oprogramowanie. A w ogóle na bazie czego to się robi, tak? Bo ja wiem, ty wiesz, ale jakby osoby, które słuchają, to pewnie nie wiedzą, tak? No bo mamy pacjenta i chcemy mu coś zrobić. To pewnie ja dopowiem. Robimy badanie, które się nazywa tomografia komputerowa, czyli badanie mocno polegające na wykorzystaniu promieniu rentgenowskim, ale stworzenie jak gdyby tysiąca przekroi, dzięki którym możemy stworzyć bryłę trójwymiarową i takie badanie, ta bryłę trójwymiarową tak naprawdę przekazujemy inżynierowi, który jest w stanie już jak gdyby na tym pracować. Tak, i ja trochę uzupełnię, bo mówiłeś o tomografii, ja bym to uogólnił do trójwymiarowych badań obrazowych, czyli takich badań, gdzie mamy faktycznie informacje o objętości. I to może być tomografia, ale to może być też rezonans. Rezonans musiałby być mega dokładny, nie? No bo większość niestety rezonansu, który się wykonuje dzisiaj, to z tego zrobić trójwymiarową bryłę, no nie jest proste. Nie jest proste, ale już jakby we współpracy z technikami, z radiologami już opracowujemy pewien protokół, który mam nadzieję, że umożliwi. No tak, to musi być specjalne badanie, bo z tomografii tak naprawdę, jak jest dobry aparat, to jakby kto by nie przyniósł jakiej, to w większości można wydrukować. A jednak ona przewiduje, tak? Oczywiście, stary aparat, kto się nie pamięta, znaczy nie wie, do czego to ma w ogóle służyć, no to wiadomo, że ten wydruk się może nie nadawać, tak? Bo będzie kanciasty i nic z tego nie wyjdzie. Natomiast jakby uzupełnijmy, chodzi tutaj o odległość między przekrojami. Tak. Tak, no żeby czyli nie było schodków potem, tak? Żeby ta rozdzielczość potem była jak największa. I takie minimum to 1 mm. No fajnie jak jest mniej. Mhm. Natomiast no jeżeli już jest więcej, to mamy jednak za mało informacji, tracimy tą informację i tą wiedzę, co się dzieje pomiędzy przekrojami. No i wychodzi takim kanciak, takim Minecraft. Dokładnie. Bo tutaj dokładność jest ważna o tyle, że jeśli robimy potem planowanie takie przestrzenne w komputerze, to co zaplanujemy, jesteśmy w stanie przełożyć na przymiar, który de facto pasuje idealnie do krzywizn kości potem pacjenta, prawda? Czyli jakby tak. W konkretnym miejscu on ma przylegać, no bo potem tam nie ma znaczników na kości, że o, tutaj mamy przeciąć, tak? Czyli wykorzystujemy jakieś punkty charakterystyczne, więc jak jest im mniej dokładne jest to badanie, tym te punkty charakterystyczne się rozmywają i ten przymiar po prostu nie pasuje, tak? Może tak być, że on nie pasuje i w ogóle no nijak. Tak, no tutaj jeżeli z jednej strony będziemy mieli niedokładne badanie, no to już powinna być lampka dla inżyniera ostrzegawcza, nie warto się podejmować tego zadania. Lepiej odesłać wcześniej pacjenta na kolejne badanie. Tak, w wyznaczonym miejscu. Czyli w tej chwili z rezonansu magnetycznego też byśmy mogli, tylko że on musi być już jakby trochę jakby dedykowany pod to badanie, tak? Nie, że tam który to przyniesie, tylko robimy, tak. Pewnie jest różnica, 1,5-teslowy, 3-teslowy? Pracujemy na razie na 1,5 tesli i to już wystarcza, żeby mieć jakby zadowalające wyniki. Przy 3-teslowym pewnie będzie lepiej, no ale dostępność w Warszawie jest jeszcze trochę ograniczona. Jasne, ale protokół, rozumiem, musi być inny. Nie robimy różnych tam sekwencji, tak? Skupiamy się na jednej konkretnej sekwencji i po prostu tniemy ją gęsto. Tak? I obniżamy jakby wysokość warstwy. Spokojnie te współczesne aparaty pozwalają na wykonanie badania z przekrojami 0,7, 0,8 mm. To już można robić. Że standardem ale to nie jest na 3, jest standardem chyba, czy nawet. Tak, no standardem to 3 mm. No to oczywiście do niczego się nie czyli nadaje. Z rezonansu musimy robić dedykowane badanie trochę pod wydruk. Tomograf, jak jest w miarę dobrze zrobiony, no to by się nadał. Powiedz mi, Kuba. Czy wiadomo, że to się zmienia z czasem? Dzisiaj na pewno zajmuje ci takie planowanie mniej w
bo to też zależy. Chciałem się zapytać o czas takiego, jak dużo czasu trzeba poświęcić, żeby dany przypadek opracować. Ja jestem świadomy, że to zależy od jakby stopnia deformacji. Są przypadki standardowe, są przypadki niestandardowe. To dzisiaj chyba dużo robisz takich, powiedzmy, zaplanowanych osteotomii, zwykłych wysokich osteotomii, takich, które zmieniają płaszczyznę, jakby kąt w płaszczyźnie czołowej, tak bym to nazwał, tak? Czyli jakby ze szpotawości robią koślawość, z koślawości szpotawość. Tak, plus jeszcze korekcja tyłopochylenia, bo to tak. Też jesteśmy w stanie zrobić. No, opracowaliśmy już pewien standard, więc akurat w tym wypadku to nie jest tak czasochłonna procedura. Czyli ile to trwa na przykład? Dostajesz pacjenta, słuchaj, mówię, Kuba, masz tutaj badanie, potrzebuję zrobić korekcję szpotawości o 8 stopni, plus tam tyło pochylenia, tam parę stopni, to ile taka praca by ci zajęła? Dostajesz badanie, na kiedy ja mogę mieć już gotowy taki przymiar, ile poszczególne te elementy, ile te fazy projektowania, drukowania, ile one trwają? Jakby na ogół przyjmuję taki termin do 2 tygodni, bo to jest jakby... Ale to z racji tego, że masz inne zadania jeszcze. To z racji tego, że jest wiele ośrodków, z którymi współpracuję i nie chciałbym... No dobra, ale przyjmijmy, że nie masz jak gdyby w ogóle... Że czekam tylko na twój przypadek. Czekasz na mój przypadek, tak? I jakby wszystko masz pozamiatane, wszystko masz ogarnięte, jakby nic innego do zrobienia. Wróciłeś prosto z wakacji, tak, gotowy do działania, dostajesz badanie, czas start. Jak to wygląda? Jeżeli dostaję badanie rano, to jeszcze tego samego dnia masz już wszystko zaplanowane. Potem oczywiście musimy dostosować się do... Konsultujesz to z lekarzem w międzyczasie? Jakby, czy tylko wystarczą ci takie koordynaty? Chcę 8 stopni szpotawości i tam... Czy w ogóle dostajesz takie koordynaty? Czy masz po prostu masz tu deformację i ty wiesz, do czego masz skorygować? Znaczy, często jest tak, że ja już bazując na swoim doświadczeniu wiem, ale ja nigdy nie chcę być mądrzejszy niż lekarz, bo lekarz zajmuje się leczeniem tego pacjenta. Więc ja zawsze czekam na jego informacje, co tutaj de facto chcę zrobić. Ale ty dostajesz informacje, na przykład korekcję chcemy o tyle, czy na przykład chcemy uzyskać to i to, tak? Bo na przykład ja, robiąc takie badanie, nie wiem, oceniając tą oś czy na rentgenie, czy tak, czy inaczej, mogę nie wiedzieć de facto, o ile stopni ja to chcę skorygować. Ja widzę, że jest krzywo. Tak? Chcę mieć prosto, albo chcę mieć jakąś tam oś obciążenia przechodzącą tędy czy tędy, nie? To wtedy w momencie to już jakby po twojej stronie jest piłka, żeby wyliczyć, ile de facto my to musimy korygować. Tak, ale to już jest jakaś informacja, tak? Że chcę, żeby oś przechodziła w tym i w tym miejscu, no bo jeżeli lekarz podrzuci mi badanie i powie, no jest krzywa noga, ja bym chciał mieć prosto, chciałbym, żeby pacjent miał prosto, no to jest trochę mało precyzyjne, ale... Ale możesz coś zaproponować, ale mogę tak? coś zaproponować. Pokazujesz mu, tak ma być, czy coś innego, nie? Ktoś się skrzywi, powie, no trochę bardziej prosto, nie? Tak, no najczęściej, no jeżeli nie ma tutaj jasnych informacji od lekarza, to po prostu jakby planujemy to według pewnych standardów już przyjętych. Ja się pytam o to, ale wiem, jak to wygląda, tak? Ten ostatni przypadek, kiedy my razem robiliśmy na kości łudowej, to wyszedł rewelacyjnie. To był przypadek nieoczywisty i metoda też nieoczywista. Tak, wszystko było nieoczywiste w tym przypadku, ale i pacjent był nie taki, powiedzmy, no, z paręnaście lat chodził z taką deformacją. No to tych konsultacji mieliśmy ileś, tak? Ja sam do końca nie wiedziałem, co my chcemy. Ja właśnie dałem ci badanie, mówię, chcę mieć prostą nogę. Znaczy pacjent chce mieć prostą nogę. I w tym momencie ty zaproponowałeś coś, ja popatrzyłem sobie, to jeszcze bardziej w tą stronę, to jeszcze bardziej w tą stronę, tutaj wyżej, tu niżej, oj, tu za dużo mamy tej korekcji, za dużo otwieramy, za dużo tracimy kości. Czyli jakby ileś tych elementów było i jakby to nie wiem, czy to był trzeci, czy nawet jakby późniejsza wersja tych prób, tak? Czyli jakby tu zmienialiśmy i tu wchodzimy jakby w ten wątek, który już wcześniej mówiłeś, że gdyby chcieć po prostu to wydrukować i przeciąć, no to by się okazało, że okej, straciliśmy model, go już przecięliśmy, nawet nie jesteśmy do końca na takim modeliku sprawdzić, czy to jest prawidłowo, tak? Bo nie wiemy na modeliku, nie możemy sobie puścić nie wiadomo jak długiej osi danej kończyny, nie drukujemy całej nogi przecież, dokładnie. Bo to by były koszty w ogóle zabójcze i czasowo to nie wyobrażam sobie w ogóle. I a tu
komputerze możemy sobie pooglądać, tak? Zmieniliśmy, nie pasuje, to jeszcze coś tam dodajemy, zmieniamy, ok, wywalamy wszystko, resetujemy, ciach, robimy inne miejsce ostrotą, inną wysokość, inny pomysł i znowuż, tak? Kwestia rozmowy, jakby kontaktu. Tak, i takie przypadki niestandardowe, gdzie nie możemy skorzystać z żadnej z opisanych metod w zasadzie postępowania, no one zabierają trochę więcej czasu, no bo w zasadzie jakby podejmując się takich działań, no to my tutaj nie ścigamy się z czasem i to jakby tutaj moim celem nie jest to, żeby następnego dnia już wszystko było gotowe. No wiadomo, no, ma być skutecznie, bo po to jest ta metoda, żeby to właśnie było skutecznie, precyzyjnie, jak gdyby, żeby to była realna pomoc. No, czyli w takich niestandardowych, nawet dłużej. Czyli mamy, spróbuję to uporządkować, mamy badanie, tomografię, czyli inne badanie trójwymiarowe, mamy pomysł, tak, jakiś plan na to, co chcemy zrobić, próbujemy to zrobić jakby komputerowo. Jeszcze trochę uzupełnię, bo mówiłeś, że mamy pomysł i już mamy jakiś plan na operację. Tego nie musimy mieć jako lekarze. Wystarczy w zasadzie tutaj, że mamy jakby zdiagnozowany problem medyczny. Nie, myślałem o tym, że mamy jakby cel, który chcemy osiągnąć. Tak, tak. Że może nie pomysł, że właśnie tu se przetnę od tej strony czy od tej strony, bo to nie jest oczywiste, tak? Dopiero jak to się pomierzy, to wiadomo, czy akurat to trzeba przeciąć, czy tamto, czy tą kość, czy tamtą, tak? Bo to też nie jest oczywiste. Tak. Więc jakby, nie, raczej mówiłem, jaki mamy cel, tak? I do tego dopiero tworzymy, jakby to zrobić, żeby było dobrze. Tak? Czyli jakby to takie próba, oczywiście jak jest prosta jakaś deformacja powtarzalna, zwykłe wykrzywienie kończyny, tak laicko powiem, to jest to standardowa procedura. Tak? Jak jest standardowa, no to mamy więcej konsultacji, wymiany zdań, jakiś tam pomysłu, próbujemy się dopasować. Tak? Czyli dopiero w tym momencie, kiedy już mamy zaplanowane, ok, tą kość trzeba przeciąć tak i tak, przesunąć ją o taki czy inny kąt i no, potem jakoś zespolić, to tu przychodzi dopiero planowanie teraz, czy tworzenie czegoś, co nam może pomóc w trakcie zabiegu, czyli tak zwanego przymiaru. Przymiaru bądź szablonu, w zasadzie różnie jest to nazywane. W którejś z poprzednich audycji, czy w którymś z poprzednich nagrań, ty porównałeś badania obrazowe do mapy. Bardzo celne porównanie. No i idąc tym tokiem, no można taki przymiar porównać z nawigacją. No bo też mamy punkt początkowy, czyli to, co jest w tym momencie u pacjenta, czyli jak sobie wyciągniemy ten model, powiedzmy z tomografii, to jest nasz punkt startowy. Później planujemy sobie jakieś operacje i wyznaczamy model jakby wzorcowy, który jakby pokazuje nam to, co chcemy uzyskać. No i to jest ten punkt końcowy. No i teraz oczywiście możemy zaniedbać ten przymiar i już uznać, że no jak sobie coś zaplanowaliśmy, to na pewno to powtórzymy w trakcie zabiegu. No oczywiście to będzie bardzo ciężkie i raczej się nie uda, bo nie jesteśmy w stanie nawet jakby głęboko analizując to co sobie zaplanowaliśmy, no nie jesteśmy w stanie precyzyjnie przenieść pozycji. Ja pamiętam jeszcze taki pierwszy w ogóle zabieg, który robiliśmy z użyciem wydruku 3D. To było jeszcze na, myślę, że jakieś 2 lata zanim się spotkaliśmy, czyli jakby ty w ogóle zaczynałeś tomografię, znaczy te zabawy z 3D. My wtedy już mieliśmy jakiś tam pomysł i to pamiętam było drukowane, to doktor, kolega, z którym wtedy pracowałem się tym, gdzieś wtedy zaczynał zajmować, potem trochę odszedł od pomysłu, doktor Janik. W ogóle zrobiliśmy wydruk taki bardzo ograniczony i bardzo słabej jakości. W Lublinie go drukowaliśmy, wyobraź sobie. A ja go potem tu w garażu u mnie przecinałem i to było mega, to było tyło pochylenie, takie w zasadzie, nie wiem, 40 stopni, tak? I chcieliśmy zrobić, pacjent miał deficyt wyprostu, a chcieliśmy po prostu wyciąć mu klin, prosty z przodu klin, tak? Ja to wydrukowałem, potem wyciąłem klin piłką w garażu, skleiliśmy i mieliśmy ten chips, który wyciąłem, nie? Który mieliśmy w trakcie zabiegu, my go wysterylizowaliśmy i wzorzec. Potem wzorzec był ten chips, nie? I tam, okej, okay, no to tak.
No to dobra, to tu, nie? I tu. I to się udało oczywiście, tak? Było to na pewno, gdybyśmy nie mieli tego wydruku, nie zaplanowalibyśmy tego w garażu, no to w trakcie zabiegu byśmy albo więcej wycięli, albo mniej, albo nie pod tym kątem, albo byśmy wycięli coś, co by się okazało, to się nie składa, nie? Tego się nie da zespolić. A tu mieliśmy plan, ciak. Mnie się udało szczęśliwie, miałem jeden model, wyciąć to za pierwszym razem i było to akceptowalne. Oczywiście najpierw sobie to rozrysowywałem, patrzyłem kąty, malowałem po tym. Jakby takie totalnie na piechotę, nie? Czyli jak gdyby w ogóle tą erę już omijamy, tego już nie ma. Dzisiaj planujemy sobie tak, dzisiaj w mamy komputerze, mamy nawigację i nie trzeba tam po mapie rysować, żeby gdzieś dojechać, tylko wycinać sobie z papieru, tylko wszystko się dzieje cyfrowo i jakby tworzymy ten nasz jakby przymiar, tak? Czyli co to jest ten przymiar w ogóle? Przymiar to w zasadzie takie narzędzie, bo chyba tak trzeba to klasyfikować. I narzędzie, które odtwarza nam operacje, które my sobie zaplanowaliśmy w komputerze, bo taka jest idea tego przymiaru. To nie ma pięknie wyglądać i robić wrażenia na pacjencie, raczej pacjent nawet tego czasami nie widzi. Tylko to ma odtworzyć te operacje, czyli jeżeli zaplanujemy sobie płaszczyznę cięcia w danym położeniu na kości, no to przymiar musi też zachować to położenie. Przymiary najczęściej są właśnie dopasowywane na kości pacjenta, chociaż są też przymiary na skórę, ale tutaj z uwagi na to, że... Dokładność wtedy pada trochę, nie? Bo skóra się przesuwa, tak, wciska, coś tam. Tutaj więc... tkanki miękkie nie ułatwiają pracy, natomiast taki standardowy przymiar jest przykładany na kość i on pasuje tylko w jednym miejscu. Mhm. Więc on jakby pasuje tylko tam, gdzie my sobie to jakby jego pozycję zaplanowaliśmy. Okej, czyli on pasuje, przykładamy i co możemy z nim zrobić potem? Do czego on służy? To tniemy, wiercimy? On pokazuje, w którym miejscu mamy przeciąć. On, pod jakim kątem? Pod jakim kątem. On pokazuje, gdzie powinniśmy zrobić otwory, chociażby pod śruby. Bo jeżeli dopasujemy sobie kształt płyty zespalającej, no to możemy potem już w trakcie jakby przecinania kości rozwiercić sobie otwory tak, żeby ta płyta pasowała w tym miejscu, które my sobie... No to będzie pasowało zakładamy. Już po zrobieniu korekty wtedy. Tak, tak, tak. Czyli jakby wiercimy dziury, które de facto pierwotnie wyglądają, że są kompletnie w lesie, tak? A dopiero tak. Jak skorygujemy ustawienie, ciach... To nagle okazuje się, że wszystko pasuje do wszystkiego, bo to już było zrobione jak gdyby wstecznie komputerowo. Ale tak. Zespolenie, które chcemy użyć, też możemy sobie od razu zaplanować, czy ono ma być standardowe, prawda? Mhm. Bo ty masz zespolenia. Zespolenia mam jakieś standardowe w ortopedii. Czyli mam taką płytkę. I one oczywiście raz będą bardziej, a czasem mniej pasowały. I normalnie to jest tak, że my tam bierzemy narzędzia, jakieś wyginarki, gdzieś to domodelowujemy, tak? Czyli jakby znowu, robiąc na piechotę coś takiego, robimy jakąś korektę. I teraz zespolenie mi nie pasuje. Muszę je tam dogiąć, patrzeć. Tu wszystko mi lata, tak? A ja tu dopasowuję moją płytę. A mając to planowanie, to ty wiesz, jak taka płyta wygląda i ty widzisz znowu w komputerze, że ona tu nie będzie pasowała. Trzeba ją odgiąć o tyle czy o tyle. I taką dogiętą też możesz nam pokazać, tak? Słuchajcie, tak, musicie tak ją domodelować. I wtedy lekarz ma wzór, jak ta płyta faktycznie powinna już w trakcie operacji wyglądać. To jest szczególnie istotne w takich przypadkach, gdzie całkowicie odcinamy kość. I wtedy nagle okazuje się, że jeden, powiedzmy, koniec kości jest trochę swobodny. No jeżeli chcemy, tak, jeżeli chcemy teraz na tym jeszcze doginać płytę, bo ona, powiedzmy, wyjściowo nie pasuje, no to już nam zaburzy efekt operacji, bo jakoś tam sobie dogniemy, ale w zasadzie tych różnic my nie wychwycimy w trakcie operacji. Wychwycimy je później na zdjęciu kontrolnym, a to już będzie trochę za późno. Czyli dzięki temu planowaniu de facto znowu zwiększamy. To jest następny element, który zwiększa nam precyzję i tak naprawdę ułatwia ten zabieg, tak? No bo ja nie muszę tego trzymać w sześciu rękach, jakimiś drucikami połapane, żeby teraz przez pół godziny jeszcze płytę dopasowywać. Tylko ja mam coś, co w zasadzie lata luźno, przykładam sobie z jednej strony płytę, dokręcam ją, podkładam tą kość do płyty
przykręcam i korekcja jest tak, precyzyjna. Tak, więc jakby to jest jedna z zalet przymiarów. No po prostu zwiększenie precyzji i zmniejszenie ryzyka błędu czy jakichś niedokładności, których... Po prostu nie improwizujemy w trakcie. Tak, tak. Tak. Czyli w zasadzie improwizujemy w komputerze, bawimy się tym. Natomiast już jak przychodzi do zabiegu, no to my wiemy, ok, krok po kroku, ciach, tak, to, to musimy czyli po prostu jakby powtórzyć idziemy według planu, a nie, to, że dopiero tam otwieramy i patrzymy, no to może tędytnę, tak? Więc jakby to jest jakby zdecydowanie ułatwienie dla lekarza, tak można to powiedzieć, mhm. To jest łatwiejszy zabieg wtedy, czy trudniejszy? Według ciebie. Ciężko ja powiedzieć. Na pewno sam zabieg jest łatwiejszy, natomiast... Myślę, że dla wielu lekarzy trudnością będzie planowanie, bo tak jak obserwuję niektórych operatorów, to, to czasami tam jest naprawdę dużo improwizacji. A już w trakcie zabiegu? W trakcie zabiegu. Czy w trakcie, znaczy już na przymiarze? Ale nawet? Mówię tutaj o operacjach bez przymiaru. Aha, czyli lekarze są takimi trochę artystami, można powiedzieć, tak? Tak. On wie, co ma zrobić, ma namalować wschód słońca, ale to trochę będzie impresja i zależy, co mu tam farba się nabierze, tak trochę inaczej tam wymaluje. Tak, tak, a przymiary tego nie lubią. Przymiary nie lubią takiego... artystycznego nieładu, bo w zasadzie jeżeli robimy coś z przymiarem, to nie do końca mamy potem możliwość, żeby odejść od tego planu. Odejść od tego. To znaczy, jeżeli odchodzimy, to już całkowicie. Nie wrócimy na tą drogę, tak? Bo tak, to już tak, jakby tak. Każdy kolejny element nie będzie pasował, tak? Jasne. Więc tutaj jakby to... A dzięki temu taki zabieg jest krótszy, czy nie? Na ogół tak. Natomiast ja nie zgodzę się z tym, że jakby główną zaletą przymiaru jest to, że są krótsze zabiegi. No to jest przez wielu powtarzane, natomiast to nie może być cel. No celem jest zwiększenie precyzji, zmniejszenie ryzyka błędu, ograniczenie cięcia, czyli jakby zmniejszenie uszkodzenia tkanek. A to, że ten zabieg będzie krótszy, no to jest taki efekt uboczny, ale gdybyśmy faktycznie chcieli najszybciej robić nasze operacje, to po prostu róbmy je byle jak, tak? To wtedy będzie najszybciej. A może w ogóle nie róbmy tych zabiegów. To najszybciej będzie. To też będzie najszybciej, tak? Bo w ogóle nie będziemy marnować czasu. Znaczy, tak jak ja to widzę, to jakby osoby, które jak się zaczyna z tą pracę z tym, z nowym narzędziem, to one, to te takie zabiegi nie będą trwały krócej, bo to są trochę jak gdyby części rzeczy się nie robi, tak? Nie trzeba tego planować sobie tam na bieżąco, ale jest parę innych kroków, które trzeba wykonać. Więc de facto zaczynając robić taki zabieg, posługując się tymi przymiarami, to de facto można powiedzieć, że jest tylko cały czas pod górę, bo nie dość, że koszty się zwiększają. Muszę coś nowego, co w ogóle nie wiem, nie rozumiem, nie umiem się nauczyć. Nie ma improwizacji, więc nie mogę tutaj Nie ma improwizacji, więc się nie mogę wykazać. Tak, nie wiem, tam sobie dociąć coś delikatnie. Zabieg nie jest krótszy, to de facto można powiedzieć, nie ma zalet, oprócz tego, że no precyzja, tak? No to możemy to sprzedać jakby pacjentowi jako zaletę, tak? Ale jakby sam pacjent, sam lekarz de facto to się umęczy jeszcze bardziej. Ale to pierwszy zabieg de facto, nie? Bo wszystkiego się też tam trzeba uczyć. Ale jakby robiąc coś powtarzalnego, tak? Czyli jakby już korzystając z tego, umiejąc się posługiwać tymi przymiarami, to wyobrażam sobie, że czas takiego zabiegu, tak jak powiedziałeś, trochę skutek uboczny, może być zdecydowanie krótszy, no bo to już są wtedy precyzyjne ruchy, czas, ja nie muszę tam nic więcej wymyślać, przycelowuję sobie, przecinam, wiem jak to działa. Mówię przy standardowych opcjach, nie mówię o wymyślonym zabiegu, który jest na deformacji pourazowej, która jest totalnie od czapy. Mówię o standardowych korekcjach deformacji, takich, które robimy w sposób powtarzalny. To wtedy ma szansę skrócić. Tak, ale też nie zgodzę się z tym, co mówiłeś, że to przy pierwszym kontakcie jest takie trudne i nie wiadomo, co robić, bo to myślę, że jest kwestia tego, z jakim inżynierem będziemy współpracować, bo myślę, że potwierdzisz to, że ja na swoich zabiegach jednak jestem i trochę staram się absolutnie pomagać. To też nie jest tak, że my taki zabieg, jeśli on jest
A tu jakby dla informacji, nie jest też tak, że jeśli robimy zabieg, który nie jest powtarzalny, że my dostajemy od ciebie jakiś tam przymiar, który pierwszy raz go widzimy na oczy. Tak, bez instrukcji, bez instrukcji, bawcie się, macie, nie? Ja nawet nie wiem, w którą stronę go trzeba przyłożyć, tak? Bo w momencie, kiedy my robimy coś powtarzalnego, no to już jest to wiadome wszystko, tak? Ale i tak jesteś przy takich zabiegach bardzo często. Natomiast ile razy robimy coś niestandardowego, to de facto ty nawet drukujesz ten model jakby kości, którą my chcemy jak gdyby skorygować. Mamy przymiar próbny, możemy sobie na sucho pociąć, spróbować, czy to akurat działa, czy to nam pasuje, czy to jest w ogóle wykonalne, czy to się da zrobić w realu. Mhm. Tak? Czyli jakby oprócz tego, że planujemy to w komputerze, to możemy też to przetrenować, jeśli robimy coś, czego nie jesteśmy pewni do końca, tak? Czy jest to złożony przypadek. Jakby to jest taki ostatni etap weryfikacji czy poprawności tego, co sobie założyliśmy. Czy na sucho robimy wtedy? Robimy na sucho ten zabieg. No i najczęściej przy użyciu takich narzędzi, które później będą wykorzystywane już na sali, bo to jest jakby ostatni moment, gdzie możemy jakieś wprowadzić zmiany, może nie... No, w samej koncepcji też, ale... No, może okazać, że jakiś tam ten przymiar, nie wiem, trochę jest tam za słaby, albo że za wąsko jest gdzieś tam prowadnica zaprojektowana, albo że coś jest za grube. Tak, że mamy problem z dostępem przy użyciu jakiegoś narzędzia, tak, więc możemy to wtedy skorygować. No i już po takiej próbnej operacji myślę, że lekarz jest, ma w głowie tą listę operacji, które musi wykonać. Jasne. Więc no, jakby tutaj myślę, że większy strach w oczach zawsze występuje wśród instrumentariuszek, gdzie ja przynoszę te przymiary, często składające się z wielu elementów, to całe zestawy. I wtedy... No nie wiedzą, ma podać. One nie wiedzą, co... No tak, bo lekarz to już z tobą konsultował. Lekarz to planuje, to, tak? Planował, razem zrobiliście. Natomiast tutaj tak, jest paczka narzędzi niestandardowa, bo nie są to standardowe jakieś już opisane zestawy. No i dlatego ja jakby jestem zawsze na bloku i nawet przed taką operacją staram się... poinstruować, co w jakim momencie trzeba podać. No oczywiście też w trakcie jakby kontroluje to, więc no, nigdy nie ma takich sytuacji, że coś nie zostało podane albo w ogóle tak, od drugiej zastanawiamy strony. Zastanawiamy się, Olek, jak to było, tak? Czy to z tej strony? No bo ty znasz to najbardziej od podszewki w zasadzie, więc jakby twoja idea gdzieś tam w tym przez to prześwituje i jak gdyby dokładnie wiesz, możesz wyratować z opresji wtedy. Tak, więc no, nie mieliśmy takiej sytuacji, że skończył się zabieg i odkryliśmy, że jeszcze tutaj dwa elementy nie zostały użyte. Tak jak składanie malucha kiedyś. Tak? Człowiek rozebrał silnik, zawsze coś zostało, ale dalej działał. Mam tutaj taki temat, czy to jest na pewno tańsze, nie? Tak, to też. Czy to taniej wychodzi? Bo z jednej strony można powiedzieć, że my wykorzystując to mówimy, o dobra, co prawda wydajemy kasę na to, ale tam skracamy czas zabiegu, coś, ale to nie do końca jest prawda tak na dobrą sprawę, bo nie. No tak, ale ja to trochę porównam do dodatkowych badań, bo tak jak rozmawiam z różnymi lekarzami, to oni trochę to porównują do artroskopii sprzed 20 lat, czy 30, aha, gdzie też to była jakaś tam ciekawostka. Zajmowało dłużej na samym początku niż zwykły zabieg. No i był to jakiś dodatkowy koszt, no bo trzeba kupić urządzenie, a w ogóle z racji tego, że jest to nowość, no to trzeba się nauczyć też obsługi, więc może no jakiś kurs. Wszyscy podchodzą jak ktoś dojeżdża do tego. Więc z tego, co słyszałem, to profesorowie tak trochę wątpili, czy to się przyjmie. Mhm. No bo tutaj młodzi coś tam zobaczyli na zachodzie, no i chcą wprowadzać artroskopię. No a dzisiaj no w zasadzie to już jest standard. Trudno się poruszać bez artroskopii. I nikt jakby nie narzeka, że dodatkowym kosztem przy chociażby osteotomii jest artroskopia. A powiedz mi, czy wydruk już sam takiego przymiaru, który my używamy w trakcie operacji, czy to jest po prostu taki wydruk, który na domowej drukarce ja bym sobie mógł wydrukować? Kupiłem sobie taką za tam 2000 zł, bo akurat było w MediaMarkcie na wyprzedaży. No. I co? Ale drukujesz? Nie, nie.
ściemniłem właśnie, ale nie, chodzi, czy to takiej domowej, bo są, tak, może sobie tam AliExpress coś tam kupujesz, taką poskładasz drukarkę, żeby sobie tam wydrukować jakiś, nie wiem, element klocka brakującego i coś takiego mi się nada do operacji, czy to jest w ogóle nie ta bajka? Takie drukarki możemy wykorzystać do wydrukowania modelu do planowania albo do dogięcia płyty, no, gdzie na dobrą sprawę jakby nie jest istotny materiał, z którego ten model czyli jest wykonany. Czyli on nie uczestniczy w trakcie operacji, tak? Czyli tak. To robimy sobie przed operacją, doginamy płytę, która dopiero potem idzie do sterylizacji, tak. Już jest wykorzystywana w trakcie zabiegu. Płyta, która no, tam jakby jest dedykowana do tego. Natomiast przymiar już w tym momencie w koszu leży. Tak, natomiast jeżeli chodzi o przymiary, które mają być użyte w trakcie operacji, no to tutaj musimy wykorzystywać materiały posiadające odpowiednie certyfikaty. Czyli biozgodne, które są rzeczywiście dopuszczone do kontaktu z tkankami. Sam kontakt, czy one mogą tam zostać? Jeżeli mówimy o przymiarach, to najczęściej wykorzystujemy taki materiał, który nie może zostać, bo nie musimy, tak? No, przymiar nie, jakby z założenia nie zostanie nam. Natomiast jeżeli chcielibyśmy już robić jakieś dedykowane implanty, no to też są drukarki, przy czym wtedy korzystamy z innego materiału, już z tytanu. I wtedy taki to, co sobie zaplanowaliśmy, możemy faktycznie wszczepić pacjentowi i zostawić. Natomiast jeżeli chodzi o przymiary, no to tutaj najczęściej one mają jakby krótkotrwały kontakt z pacjentem, więc jakby tutaj te wymagania, jeżeli chodzi o materiał, są troszeczkę niższe, ale mogę dalej sobie są... wyobrazić, że jak na przykład, nie wiem, rozwiercamy przez ten przymiar albo przecinamy przez ten przymiar, to jednak ten, jakby te nasze narzędzia pracują z tym przymiarem, tak? To on jakieś tam, jakieś opiłki tego przymiaru mogą się wytworzyć. One jak tam niezauważone w całym polu operacyjnym w krwi będą, to coś się stanie, czy nie? Z wszystkich opracowań wynika, że nie i tak naprawdę nieoficjalne, albo może inaczej, takie testy laboratoryjne pokazują, że jakby ten materiał może być nawet wszczepiany. Natomiast jakby no, producent nie zaleca, czy wręcz jakby zakazuje tego. Myślę, że też trochę z uwagi na wytrzymałość jednak tego materiału. Tak, bo to nie jest taki plasticzek, który idzie z drukarki zwykłej, nie? To też jest tworzywo sztuczne, natomiast no jednak nie ma to takiej wytrzymałości jak chociażby tytan. Mhm. Więc ciężko sobie wyobrazić, żebyśmy teraz drukowali płyty właśnie z tego materiału. Ale takie przymiary i nawet jeżeli jakieś tam opiłki zostaną w pacjencie, bo pewnie jakieś mikrocząstki zawsze zostają, no to jednak to nie wywołuje żadnej reakcji. Tutaj to jest jakby w pełni bezpieczne dla pacjenta. I teraz odpowiadając na twoje pytanie, no nie możemy jakby wydrukować takich przymiarów na takich domowych drukarkach, bo przede wszystkim ten materiał, on nie ma formy takiej żyłki, która myślę, że jest najczęściej kojarzona z drukarkami, że wprowadzamy żyłkę, przetapiamy i wychodzi wydruk. Więc materiał na przymiary ma jakby formę proszku i żeby... Toner. No trochę tak. Natomiast tworzenie wydruku polega na tym, że w drukarce ten proszek jest spiekany wiązką lasera. Mhm. I warstwa po warstwie jest budowany taki wydruk. I no oczywiście to nie jest też tak, że te drukarki są w ogóle nieosiągalne i nie można sobie tego kupić. Oczywiście, wszystko sobie można kupić. Tylko jak droga jest taka drukarka? No, to też jest myślę, że indywidualna kwestia. Ja bym się zapytał, czy drogi jest samochód. Nie? Tak, czy drogi jest samochód. No taka drukarka kosztuje około 1 000 000 zł. Oż ty. Więc myślę, że nie każdy sobie może na to pozwolić dla zabawy. A ty masz taką drukarkę? Nie mam. A więc ja jakby korzystam ja współpracuję z firmami, które tym się jakby samymi wydrukami się zajmują i myślę, że to jest... Czyli nie wiedzą co, po prostu dostają projekt, drukują, oddają, tak? Tak, no jakby one żyją z tego, więc
w zasadzie mam pewność, że ten wydruk zawsze będzie jakościowo dobry. To nie jest tak, że ktoś z łapanki w garażu sobie tam wydrukuje i dobra jest, tak? I jakoś to się będzie zgadzało. No nie. Firmy, które to robią profesjonalnie, jednak gwarantują tą jakość, a tutaj to jest istotne. No tak, i jakby wracając jeszcze do samej drukarki, no poza ceną myślę, że może odstraszać trochę sam gabaryt tej drukarki, bo to jest taka duża dwudrzwiowa szafa, waży około myślę 600 kg, może trochę więcej. A duże elementy w takim razie można w niej drukować? Bo każda drukarka, no takie małe biurkowe, no to tam mogą, nie wiem, 10x10 na przykład wydrukować jakiś element, nie? A taka, no, jak jest szafa, to ona jak może... Jak jest szafa, to ona pozwala na wydrukowanie elementów 20x20 i w górę 30, więc tyle, co taka biurkowa. Aha. Natomiast no, ona z racji tego, że sam proces jest trochę bardziej skomplikowany, no to wymaga tutaj bardziej skomplikowanych elementów i mechanizmów. A poza tym no ona też wymaga pewnej infrastruktury wokół siebie, że tak powiem, jak chociażby układ sprężonego powietrza. Więc no to nie jest tak, że tutaj każdy może sobie pozwolić na taką drukarkę. No jak drukarka jest droga i no nie jest taka po prostu dostępna, to pewnie te wydruki też nie są tanie. Bo pewnie to się musi jakoś amortyzować, jeśli ludzie na tym zarabiają, tak? No to wyobrażam sobie, że ten 1 000 000 złotych chcieliby, żeby po jakimś czasie drukowania im się zwrócił. Tak, przy czym jeżeli korzystamy z usług firm, które faktycznie drukują jakby, no może nie codziennie, ale jednak regularnie, no to tutaj te ceny nie są takie kosmiczne. No wiadomo, że gdybyśmy mieli taką drukarkę kupioną za własne pieniądze do własnych potrzeb, no to każdy wydruk to byłaby jakaś tam część amortyzacji sprzętu i to byłoby kosmicznie drogie. Natomiast jeżeli to jest rozpisane na ileś 10 000 wydruków, to nagle okazuje się, że to wcale nie są takie kosmiczne ceny. A czas drukowania na czymś takim się różni od czasu na takiej zwykłej drukarce? Różni się z tego względu, że takie drukarki, jakby samo uruchomienie drukarki nie następuje tylko dla jednego wydruku. Bo sam proces przygotowania tego drukowania, czyli nagrzewanie drukarki, odpowiednie przygotowanie materiału, no zajmuje tyle, że nie opłaca się wydrukować jednego przymiaru. Więc najczęściej są to już całe zestawy. Musimy też mieć na uwadze to, że po wydrukowaniu te wydruki też muszą się schłodzić. Mhm. Tu wchodzimy trochę w takie kwestie techniczne natomiast tak, no, trwa to trochę dłużej niż takie standardowe drukowanie. No, dlatego tutaj jakby zawsze zakładając te 2 tygodnie, ja mam pewien komfort, że faktycznie to na pewno będzie wydrukowane, nawet jeżeli trafi się gdzieś tam jakaś awaria techniczna, która może się zawsze zdarzyć. To jednak, święta akurat w albo święta, albo urlopy. Weekend, gdzie tam wszyscy wyjechali i jakby nie puszczają, tak? Bo tak, tak. Jasne. No dobrze, czyli tak naprawdę cały proces od samego początku, od zrobienia badania, poprzez zaplanowanie standardowych czy niestandardowych przez wydruk, to powiedzmy jakby jest około tych 2 tygodni. Czy są jakieś perspektywy jakby na rozwój tego, czy my już osiągnęliśmy szczyt tego, co jesteśmy w stanie zrobić? Czyli jeżeli chodzi o same przymiary, to perspektywy rozwoju myślę, że wiążą się z tym, do czego będziemy tych przymiarów używać. No bo jeżeli chodzi o samą konstrukcję, no to tutaj, znaczy wymyślimy lepszy proszek. Możliwe, tylko czy tego faktycznie potrzebujemy? No na ten moment nie. Więc myślę, że tutaj rozwój będzie wynikał z tego, że one będą szerzej wykorzystywane, że z użyciem przymiarów będziemy opracowywać nowe metody leczenia i myślę, że pójdzie to właśnie w takim kierunku. Jakie dziedziny dzisiaj wykorzystują 3D wydruki? No bo mamy w ortopedii, mamy na pewno w szczękowej chirurgii. Ja pamiętam jeszcze też robiłeś taki projekt, gdzie tam jakieś takie fantomy drukowaliście. Tak, przy czym to było, jakby tutaj nie chciałbym fantomów
jakby wrzucać do jednego wora. To w ogóle co innego było, to była tylko kwestia drukowania w tak, kwestia migi, tak? Tak. Natomiast nie, nic, co byśmy jakby mówili, że można połączyć. Tak, tak, bo jednak w fantomach, no, gdzie mamy dużo tkanek miękkich, no to drukowanie nie do końca się sprawdza. Drukowanie modeli na potrzeby tworzenia form, które potem zalejemy sobie silikonem i będziemy mieli miękkie tkanki, tak? Aha. Natomiast drukowanie z materiałów elastycznych nie do końca jest, czyli jest to, dobre. Czyli jak chcemy taką jakąś gumową formę, to nie, że my ją drukujemy w gumie, tylko my drukujemy formę, którą potem zalewamy tą gumą, tak? Tak. Wtedy mamy taki model. Aczkolwiek możemy wydrukować coś z gumy, natomiast no, trzeba mieć na uwadze to, że wytrzymałościowo to nie będzie aż tak mocne, jak taka guma, którą sobie gdzieś, nie wiem, kupimy w sklepie i zaczniemy rozciągać. A wspomniałeś też, że możemy wydrukować w tytanie. Tak. I jeśli na przykład byśmy taką płytę, która nam pasuje, żeby tam coś zespolić, wydrukowali w tytanie, to jest tak samo wytrzymałe jak, nie wiem, płyta wykuta taka w hucie? Czy to wymaga jakichś certyfikatów? My to możemy użyć tak śmiało? Czy to jest raczej na razie na bazie, powiedzmy, nie wiem, jesteśmy w stanie to zrobić, ale użyć tego nie bardzo? Na pewno jesteśmy w stanie to zrobić. Jeżeli chcemy tego użyć, to jakby firma, która taki wydruk nam wykona, musi mieć odpowiedni certyfikat, bo jeżeli... No czyli coś... są takie firmy, które są takie drukują firmy w metalu i tam tak, jakby potwierdzają wytrzymałość tego i tak dalej. I wtedy taki wyrób jest w 100% bezpieczny, no bo jakby do tego ich obliguje prawo. No my tutaj no nie możemy tak sobie eksperymentować, no bo jednak to jest cywilizowany świat. No tak, czyli ja nie mogę sobie znowu, żebym nawet miał domową drukarkę, która wydrukuje tam sobie w takim czy w innym materiale, no to trudno to użyć u pacjenta, tak? No bo to się złamie za chwilę albo cokolwiek się stanie. Ja nawiązuję do też takiego dawno temu przypadku, znaczy dawno damo, się okazuje, że to było wszystko w tym samym czasie, gdzie korygowaliśmy takie przedramię dziewczynki, gdzie też było modelowanie, to było wszystko odwrócone do góry nogami de facto, bo były wydruki, które ja ciąłem, a potem dopiero na podstawie tego, co ja przeciąłem, to było modelowanie w komputerze, więc jakby w drugą stronę kompletnie. Ale wtedy właśnie zespolenia, które były też dedykowane, tam były i przymiary, i zespolenia, były już wykute, tak? Tam były powyginane odpowiednio płyty, na bazie płyt, które były jak gdyby w hucie wykuwane, ale domodelowane do naszej kości, tak? Czyli jakby zaprojektowane w komputerze i od razu fabrycznie tak zrobione, ale one nie były drukowane. Wtedy też myśleliśmy, że można je wydrukować po prostu, ale jakby firma, która to do nas robiła, ona je nie wydrukowała, tylko wręcz one były firmowo wykute. Tak? Czyli prawdopodobnie dlatego, że to było tańsze rozwiązanie. Znaczy wtedy też rozmawialiśmy o tych możliwościach wytrzymałości, możliwościach certyfikowania tego, zapewnienia, że to ma wytrzymałość. Oni nie byli w stanie tego zrobić, tak? Mimo że to jest firma, która jakby sprzedaje zespolenia, płyty i tak dalej, to jakby nie byli w stanie tego, znaczy nie byli w stanie tego certyfikować, że to ma wytrzymałość, tak? To było też lata temu, więc jak gdyby może dzisiaj już się coś zmieniło, ale było wykute. No, może to, że łatwiej, tak? No bo jak to robili, no to ciach wykuli bardziej wygiętą albo mniej wygiętą. Tak, bo takie implanty drukowane z tytanu najczęściej jakby wykorzystuje się przy rekonstrukcjach pewnych struktur, gdzie to nie wystarczy sama płyta. Jeżeli mamy duży ubytek żuchwy, a na przykład no nie jesteśmy w stanie tego uzupełnić fragmentami pobranymi czy z biodra, czy z kości strzałkowej, no to taki implant dedykowany już jest jakimś rozwiązaniem. I tutaj... I on sobie już zostaje wtedy, tak? To nie jest już... mechanicznie tam, że wytrzymałościowo, ale tylko wypełnia coś tam, tak? Tak. I tutaj możemy skorzystać z jakby największej zalety drukowania, czyli z pewnej swobody, jeżeli chodzi o samą geometrię takiego implantu. I możemy stworzyć porowaty implant. No, ciężko jest klasycznymi metodami obróbki stworzyć... porowatą płytkę, czy porowatą w ogóle strukturę. A porowata ma być po co? Po to, żeby miała szansę na przykład przerastać tkankami. Aha, no, czyli kość tam wrasta, tak? Przyrasta się tak, żeby to potem nie było jako oddzielny element. To jest trochę teoria, bo w praktyce okazuje się, że to nie jest wszystko takie proste.
Zawsze. Ale na pewno, jeżeli ta struktura będzie porowata i my też dobierzemy wielkości tych przestrzeni, no to będzie to miało większą szansę właśnie przerosnąć tkankami, niż jak po prostu zalejemy to wszystko materiałem i to będzie w 100% wypełnione. To by się chciało aż wydrukować coś w jakby tkance, która będzie żyła. Jakby da się... Czyli taka inżynieria tkankowa. Będziemy drukować kości? W przyszłości prawdopodobnie tak, bo jakby prace nad tym cały czas są prowadzone. Jeszcze nie słychać o tym, żeby ktoś to wprowadził do powszechnego użytku, czy w ogóle do użytku. To na razie nie wychodzi z przestrzeni laboratoryjnej, ale myślę, że w niedługim czasie usłyszymy, że ktoś tam już takie próby przeprowadził na takie próby udane przeprowadził na ludziach, na zwierzaczkach. To już funkcjonuje i to nawet w polskim wydaniu. Czyli jakby badacze z Polski już takie struktury zaaplikowali i takie materiały kościozastępcze zostały już jakby wprowadzone, przy czym no jeszcze nie dla ludzi, ale myślę, że to tylko kwestia czasu i pieniędzy. Dopracowania. No właśnie, zawsze pieniędzy. No dobra, czyli przyszłość, myślisz, że przyszłość idzie w kierunku samego doprecyzowania czy rozszerzenia zastosowania tego, co już robimy, a z drugiej strony trochę do jak gdyby rozwoju, powiedzmy, nowych materiałów, z których można drukować, tak? Ja myślę, że przyszłość idzie po prostu w kierunku większej integracji środowiska medycznego i inżynierskiego. No to tego wymaga współczesna medycyna i tego już nie zatrzymamy. I myślę, że w przyszłości będzie coraz więcej jakby owoców tej współpracy. Czy to będą jakieś drukowane struktury, które zasiedlimy komórkami i nagle stworzymy sztuczny organ? Pewnie tak. Ale będą to też takie systemy jak chociażby rozszerzona rzeczywistość, gdzie jakby no jesteśmy w stanie zapewnić lekarzowi lepszy obraz tego, co widzi. To może trochę dziwnie brzmi, ale no polega to na tym, że lekarz mający założone okulary odpowiednie, patrząc na pacjenta, jest w stanie chociażby na pacjenta ubranego, jest w stanie zobaczyć jego kości. Bo te kości, te modele są jakby komputerowo narzucane na obraz, który on widzi. No to oczywiście jest taki... Czyli może ta wirtualna rzeczywistość w takim razie zastąpi... Rozszerzona rzeczywistość. Musimy to jakby tutaj rozdzielić. Czyli rozszerzona rzeczywistość, mamy obraz rzeczywisty i narzucamy na niego informacje dodatkowe, jakby tutaj zsynchronizowane komputerowo. To może zastąpić w takim razie przymiary? Czyli to ja myślę, nie, że nie mam przymiaru, tylko o, ja widzę teraz, tak? Tu. W przyszłości myślę, że to może zastąpić przymiary i pewnie jeszcze to będzie połączone z jakąś tam robotyzacją tych procesów. I myślę, że to nastąpi. Ty wspomniałeś o wirtualnej rzeczywistości. My znamy wirtualną rzeczywistość z gier głównie, no tak. Ale w medycynie też ona jest wykorzystywana do celów szkoleniowych. I tam mamy zupełnie wirtualny obraz, czyli widzimy coś, czego faktycznie nie ma, czujemy coś, czego nie ma, więc jakby to wszystko jest wygenerowane komputerowo, natomiast no my w oparciu o ten wirtualny obraz możemy prowadzić szkolenia z rzeczywistych metod i wykorzystując narzędzia, które faktycznie jakby odwzorowują funkcje, które potem będą też wykorzystywane w trakcie operacji. Powiedziałeś o szkoleniach, a wracając do naszego głównego tematu, wydruków, przymiarów i tak dalej, są jakieś szkolenia, gdzie nie wiem, lekarz, który w ogóle nie wykorzystuje takiej technologii, nie wiem, nie słyszał o tym, dopiero się właśnie dowiedział, że może sobie wykorzystać, nie wiem, zaplanować takie coś, to on musi mieć jakieś szkolenie? Są takie szkolenia, czy nie ma potrzeby tego robienia? Tak, no bo ktoś zaczyna używać jakiegoś narzędzia, ktoś już zaczyna używać artroskopu, ktoś zaczyna używać, mówię o lekarzach, tak? To jeżdżą na kursy szkoleniowe, kadawerowe, takie czy inne, żeby jakby nabyć tej wiedzy nie na pacjencie, tylko wcześniej, tak? Żeby potem w trakcie operując już umie to robić. Potrzebny jest taki kurs?
Ciężkie pytanie. To może trochę... Kursów nie ma, bo ja wiem. Kursów nie ma, chociaż też się z tym nie zgodzę. Kursów nie ma może w ortopedii, ale są takie kursy na przykład w stomatologii, gdzie przymiary są wykorzystywane przy wprowadzaniu implantów. I tam firmy, które już od lat się tym zajmują, oczywiście takie kursy organizują, no bo to przyciąga potencjalnych klientów, no i dla nich to jest też dobre z punktu widzenia biznesowego, żeby faktycznie lekarze, którzy chcieliby wykorzystywać ich sprzęt, no są odpowiednio przeszkoleni, no bo najgorsze, co może się wydarzyć, to to, że zamówimy, wykonamy coś nieprawidłowo, bo nie znamy procedury, no i powiemy, no to, to jest do niczego, tak, zrobimy taką, taką kiepską reklamę danemu rozwiązaniu. Więc takie kursy akurat w stomatologii są, może dlatego, że jest to trochę łatwiejsze pole pod tym względem, że mamy tam bardziej jednak standardowe procedury i standardowe podejścia do pewnych zagadnień. W ortopedii, no tak jak mówisz, nie ma takich szkoleń i nie wiem do końca, czy jest to faktycznie potrzebne. Myślę, że wprowadzając już pewne standardowe rozwiązanie, jak najbardziej tak, no ale to będzie... No, podobnie jak teraz mamy z różnymi narzędziami, tak? No, czyli chcąc wykorzystywać, tak jak wspomniałeś, dane narzędzie artroskopowo na przykład, no to przeprowadzamy szkolenie, tak, i już wiemy, jak go użyć. Jasne. Ale może to jakiś ten format takiego, żeby jakby upowszechnić tą wiedzę, tak? No bo dzisiaj, umówmy się, dużo lekarzy nie wykorzystuje takie planowanie, takiego planowania komputerowego z przymiarami, ze wszystkim, tak? Jednak te zabiegi, tych zabiegów jest wykonywane bardzo dużo, standardowo, tak? Bez planowania. No, więc może tak, żeby przekonać takich lekarzy, że to jednak jest ułatwienie, że zwiększa im precyzję, tak, żeby się w ogóle dowiedzieli o tym, to można było takie szkolenia organizować. Tak, przy czym myślę, że lekarze jednak wiedzą, bo na konferencjach te tematy się pojawiają. Może niektórzy... Nie... wiedzieć, co innego dotknąć i spróbować. Tak, może niektórzy nie do końca wiedzą, gdzie szukać takich rozwiązań. No to w Polsce... W zasadzie dopiero taki dział związany z tym inżynierskim wsparciem pracy lekarza to w zasadzie dopiero startuje. Natomiast jeżeli... No, powiedz, jakby taki, nie wiem, ktoś z drugiego końca Polski chciał wykorzystać jednak takie planowanie, tak? Bo już słyszał na konferencji... Teraz usłyszał nasze nagranie. Dobra, to ja muszę w takim razie... To musi się do mnie zgłosić. To się musi do ciebie zgłosić. Dobra, ja oczywiście zamieścimy we wszystkich materiałach jakieś takie jakby dodatkowe rzeczy, żeby ktoś, kto by chciał się zgłosić, to będzie wiedział, gdzie kliknąć. Tam to napisuje, co odpowiednio opiszemy materiał. Bo bardzo często tak jest, że... Ktoś by chciał, ale nie wie gdzie, nie? I działa tutaj trochę taka właśnie poczta pantoflowa, bo... Muszę się też przyznać do tego, że faktycznie może marketingowo to jest jeszcze nie do końca temat jakby przeze mnie odpowiednio prowadzony, ale to wynika też z tego, że jakby no tej współpracy jest tak dużo, że tutaj... Nie ma czasu. Nie ma czasu, czyli ja nie mam czasu się tym sam zajmować, ale mogę trochę uprzedzić fakty. No już powstała pewna organizacja, która mam nadzieję, że rozpropaguje te rozwiązania w ortopedii i ogólnie w medycynie. Dzisiaj ze strony inżynierskiej pracujesz sam, czy już ktoś ci pomaga? Czy to już jest na tyle, masz dużo pracy, że musisz, że tak powiem, mieć kogoś, kto ci, nie wiem, chociażby zawiezie, przewiezie projekt, przyniesie, nie wiem, korzysta z jakiejś pomocy? Ktoś też planuje razem z tobą równolegle, czy na razie sam to ogarniasz? W sytuacjach, gdy faktycznie... tego już jest za dużo i wiadomo, że czasami mamy pilne przypadki, które wymagają tutaj natychmiastowej interwencji, no to ja mam to szczęście, że mam jakby grupę już osób, którym mogę pewne zadania powierzyć, więc podpieram się tym, że faktycznie są osoby, którym mogę na tyle zaufać, że wiem, że wywiążą się z tego zadania, no i ja nie będę miał takiego stresu, że rozmawiam z lekarzem, coś mu tam obiecuję, zlecam to innej osobie, a ta nagle
zawala, nie tak? Robi tak, jak trzeba. Bo to jest najważniejsze w tej branży, żeby no jednak trzymać się tego, co komuś obiecaliśmy, no bo potem to jakby niszczy pracę też wielu ludzi. No wiadomo, że jeżeli, nie wiem, w ogóle nie dostarczymy przymiaru, a nie uprzedzimy o tym wcześniej, no tak, tylko zadzwonimy... Zabieg jest zaplanowany, pacjent jest umówiony, wziął urlop. Cały personel jest przygotowany, no i my tak, przychodzimy i mówimy, no nie udało się. No to... Nie udało się, tak, no to nie może być wiadomo, jakby już jak pacjent jest znieczulony na przykład, tak, no bo w tym momencie już się jakby nie da, czyli jakby to, no jest duże uzależnienie w tym momencie, tak, no pracujemy z człowiekiem, tak, to nie jest tak, że jakby nie ma elementu do naprawy samochodu, dobra, to samochód sobie postoi tydzień dłużej na kołkach, no, dokładnie. I naprawimy go później, nie, tutaj jednak jest tych elementów ludzkich wiele. No dobrze, mówiliśmy trochę o wadach i zaletach. Ja bym wrócił do tego tematu, bo nie wspomniałeś, jeżeli chodzi o zalety, o czymś takim jak zmniejszenie dawki promieniowania. Tak, miałem to zapisane na jako ostatni mój punkcik, bo teraz już trochę nie wyszło. Tak, bo przy wszystkich korektach na kościach w zasadzie rentgen się używa na co dzień. Tak, jakby w ortopedii rentgena mamy aż za dużo, a przy osteotomiach tego sprawdzania po drodze, czy jest dobrze, czy jest niedobrze, czy już wyszła nam korekta, czy nie, no to jest ciągle rentgen. Przy tych przymiarach też tak dużo jest wykorzystywany rentgen? Znacząco mniej, a na dobrą sprawę w wielu wypadkach moglibyśmy to jakby zupełnie zaniedbać. No oczywiście. No, czyli jesteśmy na tyle przygotowani precyzyjnie, tak? Wiemy, co robimy, że w zasadzie nie musimy tego sprawdzać, tak? Czy może na końcu sprawdzić po prostu, czy dobrze wyszło? Możemy na końcu sprawdzić, ale najczęściej to jest powiązane z tym, że powiedzmy planujemy sobie jakieś cięcie, korekcję, rozchylamy i wszystko idzie zgodnie z planem, przykładamy płytę, mocujemy tą płytę, no i chcemy sprawdzić, czy chociażby dobrze dobraliśmy długości śrub, więc to jest jakby trochę niezwiązane już z naszym przymiarem. Ale długości też możemy sobie zaplanować, nie? Ale długości też możemy... Możemy wiedzieć, że akurat potrzebne jest 3,5 cm, a nie 6. Tak, i samą pozycję płyty też możemy zaplanować. I wtedy no, czasami nawet warto na koniec takiego zabiegu po prostu kontrolnie... No to już dla prawnika najbardziej. O! To jest tak, że pan profesor Dziak zawsze mówił, że nigdy nie wiadomo, gdzie się kończy medycyna, a zaczyna prawo, nie? Więc na koniec końców to ten zabieg musi być dobrze i to, że my użyliśmy precyzyjnych przymiarów, nie, no mimo wszystko nie gwarantuje nam na 100%, że korekta wyszła idealnie, więc jakby sprawdzenie takie samych siebie na sam koniec, tak, że jest wszystko tak, jak potrzeba, no to trzeba zrobić, bo póki pacjent jest znieczulony, jakby coś było nie tak, zawsze możemy to, nie wiem, cofnąć się dwa kroki, coś skorygować, wymienić śrubę, nie wiem, dogiąć płytę nawet, jeśli by się okazało, że tam, nie wiem, ta korekta nam mimo wszystko do końca nie wyszła, bo spłużyła trochę piła, ona miała iść idealnie, ale jednak, że tak powiem, gdzieś tam się wygięła delikatnie w trakcie tego cięcia, nie? Albo chociażby kwestia tego, że złamała nam się w trakcie cięcia kość albo fragment tej kości, no bo wiadomo, że my planujemy głębokość cięcia i to jak tą kość rozchylić, natomiast no kość kości nierówna, tak można to powiedzieć. No, u młodych pacjentów ona pozwala na trochę więcej, jeżeli chodzi o jakieś tam rozchylanie. U starszych pacjentów, czy u pacjentów po urazach, gdzie na przykład no, wykonujemy ten zabieg już w miejscu zrostów, no to ta kość jest dużo sztywniejsza i wtedy może się zdarzyć, że w trakcie takiego zabiegu no, coś pójdzie nie do końca zgodnie z planem, no i wtedy warto jest użyć rentgena, natomiast no z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że znacząco przymiary obniżają liczbę potrzebnych świecenia, nie ma tak. Wkręcam drucik, świecę, patrzę, czy dobrze drucik. Wkręcam drugi, patrzę, czy drugi dobrze. Zaczynam ciąć, patrzę, czy dobrze piła idzie. Gdzieś, czy nie płuży po tych drutach, nie? Czy tak, tak. Jak się standardowo robi taką stopę. Sam rentgen to też trzeba mieć na uwadze, że to nie jest jakieś super precyzyjne że tak. Narzędzie, więc no. Już miałem kilka takich sytuacji, gdzie wręcz udało się udowodnić, że obraz na rentgenie troszeczkę nam
pewne rzeczy, może nie tyle, że zakłamywał, co nie do końca precyzyjnie pokazywał. Tutaj oczywiście chodzi mi o chociażby o pozycję pewnych elementów, bo wiadomo, że manipulując chociażby kończyną, tak, pod kontrolą rentgena, my zmieniamy to, co faktycznie jest w obrazie widoczne. Na płasko. Widzimy na wskroś, więc zmienia nam się... Płasko, to co jest przestrzenne, może być po skosie, po gdzieś tam mamy głębi tej widoczności. Nie? Tak, więc trochę nam się zmienia perspektywa i czasami możemy mylnie odebrać pewne informacje. No tak, taka jakby zaleta i wada rentgena de facto. Nie? No, ale koniec końców tak. Na rentgenie ma być dobrze, tak? No bo jak na rentgenie nam nie pasuje kompletnie, to będzie to też narzędzie, którym pewnie będziemy potem kontrolowali to, co, jak to się goi i tak dalej. No i nie może być tak, że na tych zdjęciach nam się to w ogóle nie podoba kompletnie, no bo to jest duża przesłanka, że to jednak nie działa. Tak, przy czym warto jest tutaj zachować jednak jakąś powtarzalność, jeżeli chodzi o ustawienie pozycji pacjenta. No bo jeżeli na jednym rentgenie, na przykład przedzabiegowym, odwiedziemy sobie trochę nogę w jedną stronę, po zabiegu troszeczkę jeszcze skoślawimy, to oczywiście jest precyzja wykonania. No, nie jest to zawsze wykonalne, bo to jest tak, że czasem w różnych miejscach robi się takie zdjęcie, czasem nawet w tym samym miejscu, ale inny technik, inną ma szkołę trochę, inaczej to ustawia, nie? Czasem wystarczy, że pacjent ustawi tam 3 stopnie w rotacji nogę i już widzimy na rentgenie de facto trochę inny wynik. Ja czasem, chcąc mieć powtarzalne badanie, tak, to dzwonię do technika i mówię, weź zobacz poprzednie badanie, jaki jest... To jest bardzo dobre podejście. Jaki jest obraz, co ja chcę uzyskać, nie? I on wtedy czasem robi 2, czasem 3 zdjęcia zamiast jedno, tak dostosowując, żeby, nie wiem, płyta była pod tym samym kątem, żeby ustawienie nogi było takie samo i tak dalej, nie? Czyli jakby mamy coś, co możemy porównać de facto, a nie, że oceniamy za każdym razem jakiś inny obrazek. No, to tak. Bardzo ważne jest. Powiedz mi, Kuba, jeszcze wspominaliśmy tam o kosztach, że te koszty są wydruków jakieś tam, że to modelowanie na pewno wiąże się z kosztami dodatkowymi. Dosyć prostym rozwiązaniem jest takie, że obarczamy tymi kosztami zainteresowanego, czyli pacjenta, tak? To w prywatnej medycynie. W prywatnej medycynie, tak. Łatwo je się dosyć, że tak powiem, wykonuje, tak? Bo publicznie trochę... nie można. No właśnie, a jak to się dzieje? Jest szansa na to, żeby coś takiego też przeprowadzić w publicznym szpitalu? No bo pacjent nie dopłaci za to, nie ma możliwości współfinansowania, tak. Nawet jakby chciał. I co możemy to? Są jakieś procedury gotowe na to? Jest to jakaś możliwość rozliczenia? Czy to jest tak, że w zasadzie jest to nieosiągalne w takim szpitalu? Zawsze przy leczeniu w publicznych ośrodkach my mamy pewną pulę pieniędzy za daną procedurę. No, te wyceny są różne i tu nie będziemy dyskutować na ten temat. Natomiast czasami może zdarzyć się tak, że z pewnych nadwyżek, nie wiem, dyrektor szpitala dofinansuje takie i takie rozwiązanie. Albo wycena jest na tyle z górką, że jesteśmy w stanie tutaj jakby zmieścić się z dodatkowymi procedurami, bo nie wiem, zastosujemy taki i taki implant i to wszystko połączymy. Myślę, że to chętnie ktoś by takiego coś zrobił, nawet jeśli, no ja szczerze mówiąc nie wiem, jak dobrze jest wyceniona osteotomia, czy jest dobrze wyceniona, czy nie dobrze wyceniona. Ale wiadomo, że jeśli do tego dołożymy kolejny element, tak, jakiś tam finansowy, nawet jeśli on by się zmieścił w tych kosztach, to szpitale chętnie będą to robić, żeby jakby mimo wszystko, nie wiem, zmniejszyć swój jakiś tam zysk, albo nie wiem, żeby pokryć, bo wiadomo, że szpital tak naprawdę na koniec końców to tam jakby nie jest po to, żeby zarabiać, ale jakby, żeby mieć nie dopłacić, jak najmniejszą stratę. Żeby mieć jak najmniejszą stratę, albo tym zyskiem, który wygeneruje na danym zabiegu, gdzieś pokryć ten, który jest deficytowy, nie? No więc jak gdyby nie zaryzykuję, że zabieg, który, nie wiem, jeśli osteotomia na przykład była dobrze wyceniona, no to teraz dokładając ten koszt będzie deficytowym zabiegiem, to nikt się na to nie zgodzi, nie? Jeżeli osteotomia byłaby, w obecnej sytuacji osteotomie są niepopularne z uwagi na protezy, które są popularne, bardzo dobrze wyceniane i pomimo jakby takich trochę negatywnych opinii, bo protezy dzisiaj zakłada się za młodym ludziom i to jest krzywda dla nich duża,
no to jednak jakby ogólna tendencja jest taka, że zakładamy i robimy jak najwięcej, bo to jest fajne, a tak naprawdę to jest po prostu opłacalne. Więc osteotomie dzisiaj się w zasadzie nie przebijają za bardzo w ośrodkach prywatnych i tam, gdzie operatorzy są troszeczkę jakby rozsądniejsi, to tak. Natomiast jak tak weźmiemy ogólnie, przeanalizujemy, co się dzieje w skali całego kraju, no to tutaj protezy są górą. Gdyby zmienić trochę... Nie wiem, czy to rozsądek ma do znaczenie, czy właśnie ten czynnik finansowy. Po prostu lekarze są zmuszani do tego, żeby robić zabiegi, które są opłacalne i trochę im, że tak powiem, odgórnie się blokuje możliwość wykonywania zabiegów, które są, powiedzmy, no nie przynoszą albo przynoszą straty, nie? Więc jakby są też protezy, które, nie wiem, zarządy danych szpitali cisną i lekarze trochę, no jakby muszą, nie mogą innych zabiegów robić, muszą robić te, tak? I tu się kolejka skraca, a do innych się gdzieś tam wydłuża. Tak. To chyba działa, chociaż ja nie jestem tutaj najlepszym wyrocznią. A powiedz tak na koniec, z jak dużą grupą lekarzy współpracujesz? Da się to policzyć? Czy da się to policzyć? 2, 5, 100, 1000? Więcej? No nie, myślę, że gdybyśmy tak wszystkich zebrali, to znalazłoby się, to zebrałoby się grono kilkunastu osób, co i tak uważam już za dość duży sukces, bo jednak no nie jest łatwo wprowadzać nowe technologie w Polsce, właśnie z uwagi na kwestie finansowe, na tych ośrodków prywatnych, gdzie faktycznie to mogłoby by zafunkcjonować, nie jest tak dużo. W ortopedii to trochę lepiej wygląda, w innych jakby działach medycyny to już nie do końca. Natomiast no ja i tak mam satysfakcję, że jest to grupa kilkunastu osób, z którymi faktycznie jestem w stanie robić ciekawe rzeczy i to ma realny wpływ na to, co dzieje się z pacjentem, tak? Bo to nie są jakieś nasze próby laboratoryjne i potem cieszymy się, że coś tam wyszło i fajnie. Widzisz rozwój w przeciągu ostatnich 3 lat? Jeżeli chodzi o moją pracę? Mhm. Na pewno. Pracę, ilość zabiegów, które jest wykonywane w miesiącu, jakość tego, czy też jakby coraz, powiedzmy, większy stopień skomplikowaności tych projektów, albo to, że już zostało coś jakby wręcz usystematyzowane i że jakby jest jakaś regularność, tak, nie, że każdy przypadek inny. No, oczywiście analizując te wszystkie przypadki, my jesteśmy w stanie podzielić to na takie zupełnie niestandardowe procedury i takie już oklepane, można powiedzieć, i faktycznie z biegiem lat no tutaj nabywamy doświadczenia, no mówię my, bo ja zawsze jakby zestawiam się razem z lekarzem, z którym akurat aktualnie współpracuję, bo tutaj wydaje mi się, że prawidłowe podejście jest właśnie takie, żeby nigdy nie rozdzielać tych funkcji i też nigdy nie przekładać tego, że no dobra, ja jestem tutaj świetnym inżynierem, w ogóle robię cuda od lat i tutaj czekam, aż lekarze będą wręcz na kolanach prosić o te moje cudowne rozwiązania. No, nie, uważam, że to jest jakby nieprawidłowe podejście i tutaj ja zawsze do tego podchodzę tak, że ja jestem dodatkową parą rąk lekarza. Tak? No, czasami tam coś jeszcze wymyślę, więc poza tymi manualnymi zdolnościami no to jeszcze jest tam jakaś myśl. Wiesz, to też jest jakby każdy, kto ma tam swoich parę przypadków, a ty je widzisz wszystkie, tak, to możesz jakby czasem rozwiązania transponować z jednego przypadku do drugiego i jakby gdzieś tam raz coś wykorzystane, nie wiem, wymyślone z danym lekarzem, możesz zaproponować, o, słuchaj, ostatnio tam było coś, tu, a, no tak, moglibyśmy tak zrobić. Tak, dlatego tutaj... Więc jakby ty zbierasz to wszystko, tak? Mm-hmm. Jest osobą, która de facto tą wiedzę ma największą spośród tych wszystkich lekarzy. Tak, i myślę, że to może zachęcić lekarzy, którzy może nie do końca czują się jako tacy kreatorzy pewnych rozwiązań. No i na dobrą sprawę nie muszą być, tak? Jeżeli zgłaszą się do mnie z pewnym problemem, to
to po prostu postaram się znaleźć jakieś rozwiązanie. Jeżeli sam nie będę w stanie, no to tutaj bazując na swoich kontaktach myślę, że... Tak, bo to jakby nie musi być przecież tylko praca jeden do jednego, dany lekarz z tobą, tak? Tak. Ten nie ma pomysłu, ty nie do końca wiesz, ale pracujesz przecież z tyloma lekarzami, zawsze możesz pokazać, słuchaj, jest takie coś, jakby to zrobić. W tym momencie już jest trochę, można powiedzieć, społeczność, która trochę takim wymienia się tymi doświadczeniami. Nie? Tak, i czasami wręcz to się miesza w obrębie różnych specjalności, bo jakby działając też w chirurgii szczękowo-twarzowej, czasami pewne rozwiązania, które tam wypracuję, jestem w stanie w ortopedii zastosować. Tak. I odwrotnie podobnie, także tutaj łączymy, wybierając najlepsze cechy tych wszystkich rozwiązań. Super. Kuba, chyba omówiliśmy większość punktów, które sobie zaplanowaliśmy do omówienia. Chciałem ci serdecznie podziękować, że znalazłeś w tym zwariowanym czasie, zapracowanym czasie pół dnia, żeby posiedzieć tutaj ze mną, porozmawiać, powymieniać się doświadczeniem swoim. No mam nadzieję, że to też się będzie przekładało na to, że ta wiedza o naszych możliwościach będzie się troszeczkę upowszechniała i będzie coraz więcej pacjentów wiedziało o niej, a to też jest dobre źródło tego, bo jeśli pacjent będzie się pytał, to lekarze też muszą jakby być na czasie. Tak, no, mam nadzieję, że to przyniesie jakieś korzyści. Nie przyszedłem tutaj z intencją taką, żeby to były korzyści dla mnie. No, fajnie, jak to po prostu jakiemuś pacjentowi pomoże. No, może tak, jakiś lekarz się tak tym działa, zainteresuje. Tak działa właśnie nasza pasja, tak? Tak? Czyli jakby szczęśliwie jakby na... korzyści z tego płynące dla nas bezpośrednio są wtórne de facto, tak? Ale to, że jakby możemy to zrobić precyzyjnie, tu pomóc. Jakby patrząc na pacjentów, którzy nie są w stanie funkcjonować przed i potem po naszych tam korektach, trochę w cudzysłowie zabawach w komputerze, są w stanie być sprawni, a wręcz sportowo, no to chyba jest super nagroda, nie? Tak i kończąc może po prostu zaproszę do kontaktu, do zadawania pytań. Tak, jakby ktoś, tak jak zawsze tak zachęcam, jakby ktoś z was chciał zadać pytanie Kubie, czy to na mojej stronie, czy na YouTubie, no gdziekolwiek, gdzie nie znajdziecie tego nagrania, w zasadzie wszędzie można napisać komentarz. Możecie też zadać bezpośrednio Kubie, będzie jego namiar w notatkach do tego podcastu. Mam nadzieję, że Kuba też będzie chwalił się tym, że zainteresowanie jest duże. O, na pewno, jeżeli pojawi się jakiś odzew, to cię poinformuję. Może na koniec trochę prywaty, czyli jakby jeżeli kogoś ten temat zaciekawił, a dzisiaj w zasadzie tylko liznęliśmy to wszystko, to zapraszam na taką konferencję Sportowiec Amator. Tak, która w styczniu. Organizowana przez właśnie ortopedyczny prywatny ośrodek, ortopedikę. Doroczne, bardzo fajne. Ja zawsze uczestniczę, czasem jako zaproszony prelegent, czasem jako uczestnik. I ja zapraszam na swój wykład o planowaniu przedoperacyjnym. Będzie trochę więcej szczegółów. Myślę, że trochę przypadków, gdzie pokażę, co robiliśmy, jaki to dało efekt. Tyle. Dziękuję. Super. Bardzo ci, Kuba, dziękuję. Super. Strasznie jestem szczęśliwy, że udało się nam porozmawiać i przekazać tyle fajnych informacji. Dziękuję ci, Kuba, jeszcze raz. Wierzę, że przyczyniliśmy się do popularyzacji tej technologii i coraz większa rzesza pacjentów będzie mogła skorzystać z jej dobrodziejstw. W momencie, kiedy ukaże się ta audycja, my z Kubą będziemy zwarci i gotowi do dużego zabiegu stawu ramiennego właśnie z użyciem modelowania komputerowego i drukowanych przymiarów. Zachęcaliśmy już razem do pozostawienia komentarzy i pytań. No, ja jak zwykle zachęcam do subskrypcji kanału podcastu Ortopedia Moja Pasja oraz kanału Dr. Mick na YouTube, na którym możesz oglądać wersję wideo tego podcastu. Na dzisiaj to tyle.
bardzo dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Wiem, że było długo. Dziękuję Ci, że wytrwałeś. I życzę Ci wielu udanych, zdrowych i bezpiecznych aktywności sportowych. Do usłyszenia.